Siemanko, z tej strony driftingowy nerd i prosto z Kielc przenosimy się do gorącej Hiszpanii. Wczoraj byliśmy w Miedzianej Górze, a dzisiaj w okolicach Walencji na torze Ricardo Tormo. Tak jest, dokładnie, powiem ci, no tor rozwala system, nie? Już na wielu byłem, ale no po prostu przestrzeń jest niesamowita. Gdyby ktoś nie poznał, to z nami oczywiście Peter Kozłowski, zdobywca drugiego miejsca na imprezie Drift Kings, która teraz ten weekend się tam rozgrywała, a ja dodam, że patronami tego odcinka jest Zborowski DE oraz Procaston. Peter, trzecie miejsce w Grecji, drugie miejsce w Hiszpanii, no to co, tam gdzie ciepło, to tam ci dobrze chyba. No i ciepło i tu akurat trasa była troszeczkę pod górkę, a lubię te górskie, nie wiem, fajnie jakoś samochód się układa i... No było trzecie, jest drugie, następny będzie number one. No dokładnie, pniesz się, widać tutaj schodek po schodku. No i jesteś, jeżeli mówimy o number one, to jesteś pierwszy w klasyfikacji generalnej po tak, trzech rundach, których startowałeś. Tak, po trzech kwalifikacjach jesteśmy teraz mocno, mocno u góry, nie? No robimy, skrobiemy te punkciki, jeździmy, 6000 kilometrów nam pyknie, jak wrócimy do Gdańska, więc no nie lada wyczyn, ale siła idzie od strony Flexa, więc będzie dobrze. Wyjeżdżacie dzisiaj czy jutro? Nie, może nawet we wtorek, nie? A, czyli będzie troszeczkę świętowania. No, grill, plaża, dalej to niech zostanie. Powiedz, ilu było zawodników, którzy przystąpili do tej imprezy, no i jakby jak ta rywalizacja przebiegała? Ogólnie było ponad 100 zawodników, ale to było połączone razem z zawodami mistrzostw Hiszpanii. I też byli podzielone na semi, pro i pro. I u nas tak samo semi i pro. Ogólnie u nas było powyżej 32, ale tak jak pisałem już na fanpage'u, była bardzo trasa w jednym miejscu długa, prosta. I tylko semi pro, ci z niższej klasy, mogli zrobić sobie na dwa razy przekładkę albo nawet wyprostować. A pro miało to cały czas na wklepanym jechać od lewej do prawej. Co bardzo dużo użytkowników, kierowcom się nie udało i niestety zrobili to w 16. Afera była dzisiaj rano przy ogłaszaniu. Nam się udało zająć pierwsze miejsce. Liczyłem na trzecie, piąte, bo naprawdę i przyjechał mistrz Portugalii, mistrz Francji. Grube projekty, powiem ci, że no to już jest powyżej 1000 koni prawie każdy ma. I maszyny grube, autobusami, o nawet wam pokażę, zobacz. Tam są, o tutaj mamy też. Siemanko, pozdrawiamy Zdzicha. Zobaczcie, tam nie wiem czy będzie widać autokar. No już teraz się wszyscy zwinęli, nie? Ale okay. Nie, można, nie przybliżę. No naprawdę, no na grubo, nie? Na grubasie. Coś a la Drift Masters, oni się rozkręcają ogólnie, no bo przez COVID King of Europe stracił prawie wszystkich sponsorów. I dwa lata nie odbywały się zawody. No i teraz ruszają. No pierwsza eliminacja na Węgrzech to było, wiesz, no taka trasa, bo trasa gdzieś tam na jakimś starym lotnisku. Grecja to już tor wyścigowy i fajnie, no ale tutaj to jest rozwalony system, nie? Naprawdę... No jeżeli mówiłeś o tej długości trasy, no naprawdę ja jak oglądałem na twoim fanpage'u onboard z przejazdu, to w zasadzie był moment, w którym pomyślałem, okej, będzie prostowanie, a tam ty jeszcze dalej się przekładałeś i naprawdę jeszcze dobre 20 sekund było jazdy, tak więc pewnie też wielu zawodników, jak gdzieś tam źle trafiło z ciśnieniami, no to miało problem w ogóle z utrzymaniem opony pewnie na koniec drugiego kółka. No ja też ledwo robiłem dwa okrążenia, jak ktoś robił za wysokie ciśnienie, no to rzeczywiście dymił, a nie jechał, a tutaj trzeba było się odpychać. I od tej lewej strony tor jest szeroki, to jest tor Formuły 1 i tor GP, więc motocyklowy. No w ogóle tu odleżacie, bok swój mieliśmy. No naprawdę wszystko tutaj jest na najwyższym poziomie. Prysznice, woda, elektryka, jedzonko. No ogólnie się jeszcze cztery imprezy odbywały oprócz tych driftów. To był Time Attack, też możecie zobaczyć na naszym fanpage'u. Około tego toru się ścigali samochodami cywilnymi, a my w środku mieliśmy kawałek toru wyciętego do driftu. Dodatkowo był zlot 4000 samochodów tuningowych, też to będziemy mieli w naszym filmiku. I jeszcze gwiazdy hiszpańskiego, nawet nie wiem jaki to rodzaj muzyki, ale tańczyli, bawili się, więc chyba jest fajny. Więc jeszcze te koncerty, telebimy, no wszystko na najwyższym poziomie. Jestem pod mega wrażeniem, rozmawiałem z prezydentem FIA i też przyszedł przywitać się. Gratulował i był pełen podziwu, żeśmy aż przyjechali z Polski. Więc no oni też teraz tutaj na tym torze chcą robić cyklicznie ten King of Europe i Mistrzostwa Hiszpanii.
Jednocześnie jakby w tym sezonie no, także odbywa się oczywiście i ty w nim też w Kłodzku brałeś udział, ale zakładam, że w całym sezonie też będziesz chciał jechać. Mówimy tutaj oczywiście o Drift Open. Tam byłeś na podium, jeżeli chodzi o rundzie w Kłodzku. No teraz wygrana Dawida Karkosika tutaj sprawiła, że twój brawo, potencjalny rywal tutaj gdzieś tam nie zyskał punktów, jeżeli chodzi o klasyfikację generalnej, a więc czy w takim razie tu i tu będziesz walczył o generalkę i o pudło, czy z czegoś będziesz chciał zrezygnować? Ja nic z niczego nie rezygnuję, tym bardziej, że mam takie wsparcie. Robimy to, nawet ci powiem, że chcemy z Niemiec przyjechać na Drift Open, jeżeli da radę w niedzielę i się zgodzą w niedzielę. Na Czarnej Górze. Tak. No ale zobaczymy, okay, to jeszcze będziemy żeby nie opłacić tej rundy. Chcemy walczyć, mamy chrapkę, ale wiesz, to nie jest nasz priorytet, jednak Mistrzostwa Europy, no to jest high level, tym bardziej, że mamy bardzo duże wsparcie ze strony naszych partnerów technicznych, więc na Europę. To jest takie preludium, entrée przed Drift Masters. No jednak musieliśmy to przejść, bo samochód cały czas trzeba modyfikować. Tutaj temperatura już w Grecji nam pokazała, że jednak trzeba wprowadzić modyfikacje, które inżynier Darek razem z ekipą z Autogas Service wprowadzili i już mamy po prostu, już nie mamy tego problemu, więc pozbyliśmy się całkowicie i skrzynia biegów się nie grzeje i paliwo się nie grzeje. To jest naprawdę niesamowite, jeżeli macie 35 stopni w cieniu, to auto naprawdę dostaje silnik i wszystkie inne urządzenia, które są w samochodzie, nie? No właśnie, a jak ty w środku auta wytrzymywałeś w tych warunkach? No bo w środku w samochodzie było pewnie z 60. Ja po prostu lubię ciepło, wiesz, ja bym sobie leżał od rana do nocy. Po mamie mam taką ciemną karnację i po prostu lubię ciepło, lubię słońce. Mi to nie przeszkadza, nawet się nie pocę, więc dla mnie to jest okej. I naprawdę wiesz, że lubię jeździć na mokrym i w Polsce niestety prawie co każda, co nam pokazał ten weekend. Teraz. No niestety. L też padało, więc mega fajnie jest na mokrym, ale to nie jest ten klimat. Wiesz, że ciężko się chodzi, wszystko masz mokre, błoto i tak dalej. Jest. A tutaj temperaturka 35, w nocy 25, grillujemy, siedzimy, plażujemy, oglądamy sobie Hiszpanki, palmy i ogólnie jest mega fajnie. No. Hiszpanki. I teraz możecie zasiewać, żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny. Peter, powiedziałeś tutaj preludium do Drift Masters, a więc co? Sezon 2023, planujesz powrót do najlepszej europejskiej ligi driftingowej? Of course. Nie, no wszystko zależy, wiesz, jak to będzie z partnerami, ze wsparciem technicznym, z samochodem i ze zdrowiem, bo wiesz jak to jest, tu dzisiaj wojna, tu COVID, no zobaczymy. Plan jest taki, żeby bye bye, żeby spróbować, bo już jeździliśmy w tej lidze, prawda? To było początek, ale no na przykład samochód potrzebował dużo modyfikacji, więc w tym roku tak zrobiliśmy, że chcemy zwiedzić trochę kraju, bo jak wiecie, teraz jest Łomczyn, później są Niemcy, później jest Trakwood, później jest dwa razy Grecja i na końcu Cypr, więc jeszcze się najeździmy i możemy się wjeździć w samochód, nie? I te rundy, które wymieniłeś przed chwilą, to oczywiście cykl King of Europe, który w tym roku masz zaplanowany. No już teraz możemy chyba śmiało powiedzieć, że w pełni, prawda? Tak, no i bym chciał wrócić też do najlepszej polskiej ligi, czyli Drift Open. I jeżeli się uda, no to wystartujemy w jak najwięcej edycji, a jak nie, no to niestety powalczymy może w przyszłym roku. No zobaczymy, no. Tak jak mówiłeś teraz, jeszcze raz gratulacje Dawid, no fajnie porozstawiał punkty, więc ogólnie chyba prawdopodobnie wszyscy jesteśmy na jakimś tam równym poziomie punktowym, więc walczymy w Kieczu, no zobaczymy jak pójdzie Kiecz i tak dalej, ale czy to generalka, czy nie, ja zawsze jestem sercem z Drift Open. Pozdrawiam całą ekipę i właścicieli, i prowadzących, i ojca dyrektora. Będę jeździł, tak jak mówię, bardzo lubię tą ligę, dużo się można nauczyć, coraz większy poziom, więc jest fajnie. No to w takim razie, Peter, wielkie gratulacje. Tutaj widzimy z tyłu Żdzicha, który cały czas się cieszy twoim sukcesem. Ja serdecznie ci gratuluję. Tutaj naprawdę cała Polska na pewno była z tobą i ci kibicowała. Zresztą ty zawsze te polskie, biało-czerwone barwy masz przy sobie. No i samochód też w naszych narodowych barwach. A więc no nie da się na żadnym kroku zapomnieć, że jesteś z naszego przepięknego kraju. Wielkie gratulacje. Dziękuję, cieszę się, że się połączyłeś ze mną, taki fajny online, więc mega was wszystkich pozdrawiam ze słonecznej Hiszpanii. Zobaczcie, 20, która teraz już jest? O kurde, 21, tu słoneczko świeci, piękne chmury, o,
inżynier Darek, zaś krótkie spodenki, klapeczki, to jest życie właśnie, nie? nic dziwnego, że pojechałeś taki kawał drogi po to, żeby tutaj tych promieni słonecznych troszeczkę zaczerpnąć, to co, zrób tu jeszcze taki mały objazd kamerą, daj nam trochę tego hiszpańskiego ciepła. I my ci serdecznie dziękujemy. No i co, do zobaczenia niebawem na kolejnej rundzie najbliższej, na której się spotkamy. Serdeczne gratulacje i do zobaczenia. Dziękuję, trzymajcie się, na razie, hej, pozdrawiam. Dziękuję za uwagę, ja jestem Driftingowy Nerd, trzymajcie się, cześć. Daj mu na zimnym. Daj mu na zimnym.